Z listu przypisywanego Barnabie. Bóg odrzucił dawne ofiary, aby nowe prawo Pana naszego Jezusa Chrystusa, wolno od jarzma konieczności, otrzymało ofiarę, która nie byłaby dziełem człowieka. Mówi bowiem do Żydów, czyż nakazywałem waszym ojcom, gdy wychodzili z Egiptu, aby składali mi całopalenia i ofiary? Ale to właśnie rozkazałem im. Niech nikt nie zamyśla zła przeciw bliźniemu swemu. Nie miłujcie fałszywych przysiąg. Powinniśmy przeto pojąć łaskawy zamiar naszego Boga, bo przecież rozumni jesteśmy. Przemawia do nas, bo nie chce, abyśmy, zdążając ku niemu, błądzili podobnie jak tamci. Tak oto do nas przemawia. Ofiarą dla Pana jest duch skruszony, wonnością dla Pana serce, które wielbi swego stwórcę. Trzeba nam zatem, bracia, gorliwie zabiegać o zbawienie, aby zły, podstępnie wprowadzając nas w błąd, nie oddalił nas od życia. W tej sprawie mówi znowu do Żydów. Po co pościcie dla mnie, mówi Pan, aby rozlegał się dzisiaj Wasz głos krzykliwy, nie taki post wybrałem, mówi pan. Nie tego, kto dręczy swoją duszę. Do nas zaś mówi: Oto post, który ja wybrałem, mówi pan. Rozerwij wszelkie kajdany zła. Rozwiąż zobowiązania wymuszonych układów. Wypuść uciśnionych na wolność. Rozerwij niesprawiedliwą umowę. Podziel swój chleb z głodnym. Jeśli zobaczysz nagiego, przyodziej go bezdomnych wprowadź do swego domu. Uciekajmy więc od wszelkiej marności. Brzyćmy się bardzo czynami drogi złej. Zamknięci w sobie samych, nie żyjcie jedynie dla siebie w przekonaniu, iż jesteście już usprawiedliwieni. Ale gromadząc się razem, szukajcie tego, co pożyteczne dla wszystkich. Mówi bowiem pismo: Biada tym, którzy samych siebie uważają za rozumnych. Którzy mądrymi są we własnych oczach. Bądźmy ludźmi duchowymi, stawajmy się doskonałą Bożą świątynią. O ile umiemy, pamiętajmy o bojaźni Bożej i usiłujmy zachowywać Boże przykazania, abyśmy znajdowali radość w spełnianiu Bożej Woli. Pan będzie sądził świat bez względu na osobę. Każdy otrzyma zapłatę za swe czyny. Jeśli jest prawy, jego sprawiedliwość będzie go poprzedzać, jeśli zły, czeka go zapłata nieprawości. Nie oddawajmy się bezczynności w przekonaniu, iż jesteśmy powołani, z obawy, abyśmy nie zasnęli w grzechach, aby Książę Ciemności nie zawładnął nami i nie oderwał nas od Królestwa Pana. Także i to miejcie na uwadze, bracia moi. Jeśli po tak wielkich znakach i cudach, jakie się działy w Izraelu, Żydzi zostali odrzuceni, baczmy, aby, jak to jest napisane, nie było wśród nas wielu wezwanych, ale mało wybranych.